Ja się w tym sensie nie dziwię, że ci nieudacznicy, którzy kompletnie nie zajmowali się rządzeniem, od pół roku nie są przygotowywane żadne dobre ustawy dla Polaków, dzisiaj uciekają z tonącego okrętu Donalda Tuska do Brukseli na ciepłe posadki za dziesiątki tysięcy euro. Taki Sienkiewicz, Kierwiński, to powinni się po prostu wstydzić. Bo dzisiaj z Małgorzatą Kosiewską i z całym Prawem i Sprawiedliwością będziemy żądać od tego rządu nieudaczników i rządu leniuchów, aby na najbliższe posiedzenie Sejmu przygotowali w końcu ustawę, o której mówi Prawo i Sprawiedliwość od zeszłego roku, że musimy zamrozić ceny energii i ceny gazu ziemnego na cały rok, a nie tylko na pół roku. Rząd Tuska i Henning-Kloski zajmuje się wieloma rzeczami, tylko nie zajmuje się Polakami i ochroną Polaków przed drożyzną. Ale może zadzwonię do Miłosza Motyki, wiceministra klimatu, tak sobie pomyślałem, bo... Proszę zadzwonić po prostu. Proszę zadzwonić i zapytać jej, zapowiedzieć, że dzisiaj przed południem Janusz Kowalski i pani Małgorzata Gosiewska zapuka do Henning-Kloski. Jest niestety nieobecny. Panie redaktorze, przecież ci ludzie są w tej chwili na majówce, oni odpoczywają. Zagraniczny komunikat u pana ministra Motyki, to ciekawe. Szanowni państwo, i to trzeba posłuchać. Pan Miłosz Motyka w tej chwili jest na zagranicznych wakacjach. Panie redaktorze, jeżeli pan słyszy jakiś tam zagraniczny i obcy język, to na pewno nie jest to Podlasie, ani nie jest to Kraków, ani nie jest to Szczecin. Szkoda, że wiceminister jednak nie zostawia pieniędzy i nie wspiera polskiej gospodarki, tylko gdzieś tam jest na wojażach. Ja mam apel do wszystkich ministrów rządu Donalda Tuska. Nie macie prawa jechać na żadne majówki, nie macie prawa wakacjować, macie prawo, macie obowiązek pracować.